Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Progress League. Dzisiaj zagramy sobie rankę D2, ja od razu szukam. I jeszcze może na szybko pokażę, jakie mam opony oraz kolor w drużynach oraz lakier. No i dobra, pierwszy mecz na dziś. Gramy na jakiś mini teamek. W drużynie mamy Refresha, nie mam pojęcia jak przeczytać jego nick, bo jest troszeczkę zaszyfrowany, powiedzmy. A tutaj na szczęście niecelne uderzenie, bo nie wiedziałem, czy prejumpować podanie, czy strzał. Zdążymy wybić piłkę, także idzie bardzo fajnie. No dobra, będziemy sobie followowali, to może być bramka zdecydowanie. Aczkolwiek, o kurde, podbił to. Bramki bezpośrednio nie będzie. Dobra, o kurde, jakie wybicie cienkie, ale na szczęście sobie poradził teammate. Zginął, tamten już jest w powietrzu, to ja nie będę wyskakiwał. Zagrajmy sobie do boczku. Jak się uda, to zbierzemy jeszcze przyspieszenie. To nie powinno stanowić przyspieszenia, zagrożenia. Aczkolwiek tutaj już się robi coraz nieciekawiej. Okej, okay, no nie spodziewał się, że zrespi setę i nam zostawi piłę. Jest open, jak dobrze uderzy? Dobra, zdecydowanie nie tak to miało pewnie wyglądać. Teammate już się powoli cofa, ale poczekajmy na niego. Udało się zagrać do boku, zbierzemy sobie seteczkę. Dobra. Nie ma go, to my ja kopnę piłkę i się jakoś ustawię może na pozycję. To może wyjść nieciekawie, co tam się dzieje. Stoję w bramce, jakbym strzał życia wyszedł, o właśnie taki. I znowu muszę stanąć w bramce chyba zaraz. Dobra, wykopmy to tak, żeby nie strzelili po prostu i będzie już super. A, w ogóle super, także prawie super. W enemy i kurde, nas się dał przedryblować. Dobra, może wykorzystam chwilę teraz uwagi na to, że pewnie mało z was zagląda po prostu do opisu. A w opisie ostatnio pojawił się nowy wpis, czy tam link, czy tam jak to się mówi, kod może. Generalnie kolejnym partnerem kanału jest Eneba. Jak ktoś tam robi zakupy, czy to jakieś do gierki, czy to na przykład kodu do ładowania PlayStation. Dobra, strzelamy bramkę po ładnym demo. Tak, po ładnym demo naszego teammate'a. Ale wracając, to jak coś kupujecie na Enebie, to możecie po prostu wpisać kod EDEK3, no i w ten sposób będziecie mnie wspierać, a już nie będę o tym gadał, tylko wracamy do meczu. Okej. Okay. Barotet. Trochę się obawiam. Dobra, dostał bumpa. A i liczyłem, że bezpośrednio uda się strzelić bramę, ale jeszcze zblokował piłkę. Tutaj będziemy pierwsi. Nie mam zupełnie przyspieszenia, więc nie będę chciał na pewno skakać do góry. Wracając, pozbieram sobie małe dwunastki. No, za dużo ich nie pozbierałem. Ale to... forma życia. Nie mogłem trafić buścika małego. Okej. Okay. O kurde, skąd on się tu wziął? Nie mam przyspieszenia, więc może zrobię po prostu coś takiego. Poświęciłem życie, ale przynajmniej trochę przeszkodziłem przeciwnikom. Mocne uderzenie. A nóż się wyleją. Dobra, nawet jak się nie wyleją, to zbieramy setkę. Ten powinien nie mieć z tym problemu, ale w razie czego asekuruje bramkę. Nie wiem, co się tam wydarzy. Dobra, stanę sobie w bramie, bo tutaj może być zaraz groźnie. Nie wiem, czy było jakoś mega groźnie, ale mógł to strzelić w każdym razie. Nie! Ale się przestraszył ziomek w bramce. Ja też nie spodziewałem się, że jako last będzie mnie challenge'ował Gostek, bo jakbym go minął, to by była bramka dla nas. I mnie tak trochę zdankował, a tam jeszcze Panika Gaming w tyle się podziała. Dobra, wywalmy piłę. Tutaj nie widzę enemy, to zbiorę sobie boosta. Chciałem pojechać na jakieś demo, żeby zrobić przewagę liczebną. O, to się może dobrze zakończyć zaraz. Gdzie się odbije piłka? Tutaj się odbiła. I kurde, ładnie mnie prejumpował, szkoda. Niestety. Nie udało się. Okej, okay, ja mu zaufam, że w miarę dobrze wybije tę piłkę. Ale znowu dla bezpieczeństwa wjadę sobie do bramy. Ale ryzykownie, strasznie to zrobili. Oboje są w powietrzu, a ten trochę mi przeszkodził bardziej niż pomógł. Ale może i tak będzie bramka. Dobra, nie udało się, zostawiam mu piłkę. On się chyba nie spodziewał, wycofam mu troszeczkę, żeby miał na air dribbla. Zauważyłem, że zebrał przyspieszenie. Dobra, on będzie chciał to brać. Przynajmniej tak mi się wydaje, dokładnie chcę to brać, także okej. Okay. Nie zdążyłem wygrać walki o boosta. To oddajmy chociaż strzał nieprzyjemny.
Bumpik i... Kurczę, znowu nie udało się zdobyć bramki. Dajesz refresh, ciśniesz. Dobra, to nie było chyba najbardziej kontrolowane na świecie. On tam robi presję, ale nie wychodzi to jakoś super. Ale kurde, te niki są takie jakieś specyficzne. Cokolwiek bym nie powiedział, to wymawiam zaraz jakiś nick przeciwnika czy coś takiego. No, jeden ma nick super, drugi ma... No dobra, to po prostu super ma taki nick. Okej, zostawił nas. Dostaliśmy bumpa. Kopnijmy piłkę po prostu, pinchem, nie mam boosta, nie mam nic. Będzie trzeba to zaraz nadrobić. Na jeszcze typie, na pełnej, nie odpierdzielaj się. Dobra. Może to jeszcze dośrodkuje, ale czekamy w takim strategicznym miejscu dosyć. No i niestety przegraliśmy. No i dobra, może drugie spotkanie pójdzie nam trochę lepiej. W przeciwnym teamie jest Lama. A ten bardzo szybko to prejumpuje, troszeczkę za szybko moim zdaniem, ale... no cóż, podjął taką decyzję, więc to jego sprawa. Dał się bumpnąć, ale na szczęście to wybił. Tak profilaktycznie podskoczyłem, bo jakby znowu jako last nas challenge'owo, to mogłoby być nieciekawie. Odegranie do tyłu, on zostawił boosta, chyba to zrobił przypadkowo. O, ładne demo. I przestrzelamy nad poprzeczkę, a jego nie ma, ale tamten nie trafił na opena. Dobra, trochę się teraz podziało. Wylewy z każdej strony, ale... Cóż... Na tym poziomie... Zresztą na każdym poziomie w tej grze, nawet pewnie na proscenie jest sporo wylewów. Także nie ma się co tutaj oszukiwać. Wiem, że wyobrażenia na temat rank są różne, ale... W rzeczywistości nie jest tak kolorowo. Dobra, ja wybiję piłkę do rogu, sobie tutaj od razu zgarnę przyspieszenie. I on chyba to będzie chciał... O kurde, trochę podanie wyszło. Udało nam się to obronić, ale naprawdę tutaj strasznie chaotyczna gra wychodzi. Takie zagrania trochę niepotrzebne, trochę bez sensu. Na przykład to podbicie też było oddaniem piłki. Może będzie double tap dla naszego teammate'a? Nie tym razem. Może będzie double tap dla nas? No, za dużo przyspieszenia nie mieliśmy, ale miałem potrzebę spróbowania zrobienia dubla. Trochę głupia, ale cóż. Dobra, jesteśmy pierwsi do tej piłki. Możemy sobie spróbować zaraz podlecieć. Resetik zrobiony, fake zasadzony. Przeciwnik przynajmniej bumpnięty, jak już nie trafiłem bramki, to wykopię rywala. Dobra, jest chwila pustej bramki, ale nie za bardzo. Mogłem jechać na to podanie, ale ono było mega ryzykowne, bo wystarczyło, żeby mnie wyprzedzili, to by była pusta bramka po naszej stronie. Ale tutaj doskonały bump Juana. I będzie samobój? Nie, no tutaj się dzisiaj bardzo dużo dzieje, prawdę mówiąc. Sfejkujmy piłkę, przeciwnik poda do naszego teammate'a. Ja sobie wybiję do narożnika. A ten użył podbitki, dobra, z tego nie zrobię dobrego. Teammate pojechał na demo. I znowu tutaj obronimy w miarę na chillku. Dobra, zaryzykuję pojechanie po boosta. Nie udało się zniszczyć przeciwnika, co by skutkowało w zasadzie pustą bramką i najprawdopodobniej golem. Ale no, nie zawsze wszystko wychodzi. I ładne podanie naszego teammate'a. No, obstawiam, że było to uderzenie na bramkę, ale wyszło jak wyszło. To znaczy wyszło bardzo dobrze. Ale nieintencjonalnie. W sumie takie podanie od słupka w momencie, kiedy nie można strzelić bramy, to jest naprawdę super rzecz. A ja zrobiłem głupotę, bo ani nie skoczyłem do challenge'u, ani się nie cofnąłem do defensywy. Nie wiem, to było głupie, ale spanikowałem po tym, że nasz teammate był pod ich bramką. Jakoś nie chciałem wylatywać na wszelki wypadek, ale no zgłupiałem i tyle. Można na tym skończyć, że zgłupiałem w tej sytuacji. Okej, okay, udało nam się obronić kolejną piłkę. Podamy mu po roztopadle. Niepotrzebnie zrobił flipa, przez to był wyrzucony z pozycji, nie mógł sobie zahamować. Ładne podanie do nas i chyba sam zresztą obronił tę piłkę później. Szkoda, ale no cóż. Dobra, cofnijmy się troszeczkę na połowę. On zdobywa punkt, dobra, nie zdobędzie tym razem. My mamy dużą szansę się tutaj poprzepychać.
Okej, okay, zostawmy piłkę naszemu. Juan, nie wiem, czy będzie chciał na to lecieć. Dobra, polećmy my. On bardzo lubi demować przeciwników, to my wykopmy też jego ostatniego obrońcę i zdobywamy punkt, dobra. To było w miarę inteligentne. Nie miałem taki kąt, że ciężko by było zdobyć bramkę. Wywaliliśmy przeciwnika, tutaj nasz teammate pisze, że potrzebuje przyspieszenia, więc zagramy do prawej. No to oznacza, że będzie jechał po prostu za nas. Nie followował wznowienia, tylko... Okej. Okay. Dobra. Spróbuję zrobić mini wrzutkę. Jak nie wyjdzie, to się od razu będę cofał na pełnej. O, udało się nawet boosta tam zakitrasić. Zakitrasić? Skitrasić? Nie wiem, jak to się mówiło. Podwalić. Dobra. Ładne uderzenie teammate'a i 3 do 1 dla nas. Także zapowiada się, że to spotkanie będzie nieco lepsze. Aczkolwiek i tak jakoś chaotycznie czuję, że ta gra jest rozgrywana. Zostawimy przyspieszenie w tyle dla teammate'a. Tutaj nieporozumienie drużynowe. Myślałem, że on weźmie piłkę, on myślał, że ja wezmę. W sumie nie mam pojęcia, czyja to była kwestia sporna. Ale zagramy znowu piłkę do naszego teammate'a, a ja nawet jak nie, to przynajmniej w stronę, gdzie on jedzie. Znowu zdemolował przeciwnika, a ja sobie zagram na czas, nie musi mi się śpieszyć. Okej, okay, ładny fake. Tutaj dostaliśmy demo, ale piłka przeszła. Dobra, zniszczyliśmy strasznie agresywne spotkanie w ogóle, cały czas są jakieś destrukcje. Tutaj może być groźnie zaraz. Uderzenie na szczęście poza światło bramki. Okej, okay, ja sobie to wybiję, on zbiera przyspieszenie i dostajemy kolejną demo. Naprawdę to jest jakiś mecz agresywnych graczy. Tak wygląda Rocket w tym roku. I to nie powinno stanowić problemu, ładny clear teammate'a. I zwyciężamy w drugim spotkaniu, także bilans odcinka 1-1, przynajmniej nie w plecy. No i co, to by było na tyle. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji i nie będę przedłużał. Elo, elo.